to ja, premierowy Music. Dzisiaj na fotelu Music Gość pojawi się debiutantka, która na polskim rynku muzycznym jest od wielu lat. Debiutancki singiel, nie do powiedzenia, w tydzień osiągnął 90 tysięcy wyświetleń na serwisie YouTube. Mówię tobie 100 lat. Poznajcie i zapamiętajcie. Music Gość, Paula Roma. 100 lat, mówię tobie 100 lat. Może to we mnie nic nie zmienia. Tyle co mam do powiedzenia. 100 lat, mówię tobie 100 lat. W ciszy chowamy swe pragnienia. Słowa to nie do powiedzenia. Pisze Madę Tworzywo, niezamiłe wiadomości. Co myślisz o tej premierze i o tak trudnych słowach? Nie ukrywam, że mnie zaskoczyłeś tym pytaniem. Lubię być zaskakiwana. Ostatnio odpowiadam tylko na zazwyczajne pytania dotyczące artystów, w których ja na przykład słucham. Mhm. Fisza słucham dużo mniej. Znam poprzednie piosenki. Myślę, że w ogóle mój mąż mógłby też więcej powiedzieć na ten temat. Aczkolwiek słuchałam tej piosenki. To jest naprawdę bardzo mocny przekaz. To znaczy przekaz pokazujący hierarchię, w jakiej obecnie przyszło nam żyć. To znaczy, że każdy gdzieś tam jest szufladkowany, albo układamy się w jakieś konkretne szufladki i tak naprawdę Fish nie boi się o tym mówić. Zobacz, ile ludzi, ile artystów boi się mówić o rzeczach trudnych. Mhm. Nie chcemy się narażać, albo nie chcą. Nie mówię, że wszyscy, oczywiście mówię o jakiejś konkretnej lub mniej konkretnej grupie, ale tak naprawdę artysta jest po to, żeby łączyć, nie dzielić i żeby opowiadać o rzeczach trudnych. Ja sama na pewno nie mam tak mocnych tekstów jeszcze, ale mam nadzieję, że będzie mnie stać w przyszłości na to, żeby opowiedzieć tak trudne historie. Wiele można się nauczyć, zobaczyć teledysk nakręcony w Afryce, z tego co czytałam. Też pokazuje, w jakich dobrych czasach i w dobrodziejstwie przyszło nam żyć tutaj. I myślę, że należy to doceniać. Bardzo takie mocne strzały, że tak powiem, są potrzebne nam, ludziom. Tak mi się wydaje, że to jest naprawdę potrzebne. To jest bardzo, bardzo piekielnie mocny numer. Okej, a co myślisz jako artystka właściwie o tych trudnościach, bo sama powiedziałaś te trudności. Co jest największą trudnością w tej trudności, żeby mówić właśnie o takich trudnych problemach? Wiesz co, przede wszystkim zaangażowanie się może w to, co myślę, że to osobiście pociąga artystę. Jeżeli na przykład mówisz o problemie głodu, tak jak widziałam, albo zanieczyszczeń świata, czy właśnie hipokryzji, o czym mówi Fish, można to wyczytać między wierszami, to tak naprawdę my trochę jako artyści, jeżeli ja przynajmniej traktuję tekst osobiście, więc jeżeli ja coś piszę, to zazwyczaj się z tym utożsamiam. Oczywiście może to być też fikcja, aczkolwiek trudno w tym utworze doszukać się fikcji. Na pewno jest to utwór, który jest tu i teraz, mówi o obecnych problemach świata. Więc myślę, że trudnością jest właśnie to, żeby się utożsamić, żeby się nie bać tego, że my coś widzimy. Czasami nie chcemy tego widzieć, a czasami widzimy, ale może milczymy, lepiej to przemilczeć. Ważne, że są tacy artyści, jak na przykład Fish i wielu jeszcze innych, którzy po prostu mają moc słowa i się tego nie boją. I ja uważam w ogóle, że moc słowa, czyli ta warstwa liryczna w piosence, jest bardzo, bardzo ważna. No tak, ale właśnie widzisz, te wszystkie utwory, które gdzieś powstają i te, które słuchamy i one są bardzo popularne, one często właśnie sięgają nie tych trudnych tematów. I właśnie coraz więcej artystów mówi głośno o potrzebie mówienia o trudnych utworach. I chociażby nawet utwór Kazika, który powstał. I no zdecydowanie jakby jest to bardzo trudne, ale zakładam, że ta piosenka też może trochę podzieliła myślenie Polaków, no bo niektórzy wierzą w to, niektórzy nie wierzą w to i na przykład... Jak we wszystko, oczywiście. No właśnie. Bo dlatego, że wszystko jest czarne, nie wszystko jest czarne i białe. Jakby ja sama zapytana pewnie o jakiś cięższy problem, nie mam takiego być może jasnego stanowiska na jakieś konkretne rzeczy, dlatego, że medal ma dwie strony i tak samo odcienie, nie ma dla mnie czarnego i białego, pomiędzy smutnym szarości, multum bieli, multum jakichś takich odcieni i niekoniecznie musimy też być tacy bardzo za lub przeciw.
A propos Fisza, to myślę, że to się dopiero odbije echem, ponieważ to chyba całą dobę, czy ileś ma ten utwór, to dopiero myślę, że to echo jeszcze do nas trafi, że nadejdzie i będziemy o tym głośno rozmawiać, mam nadzieję, bo ten utwór naprawdę wymaga i zasługuje na to, żeby ta dyskusja była szeroka. Tak, ale właśnie tą zależność widać, jakby porównując utwory, które powstały przed rokiem 80, XX wieku i teraz, które zaczynają jakby pojawiać się i widać te zależności, w którą stronę to idzie. Tak. Prawda? I... A zobacz, Kazika wspomniałeś, no właśnie, prawda? Ale to jest z jednej strony bardzo martwiące, ale z drugiej strony też takie, że fajnie, że o tym się mówi, że mamy problemy, spotykamy się z nimi i fajnie, że o nich mówimy i że tak. Artyści, którzy nas słowem właściwie dają nam przykłady, ale też inspirujemy się twórcami, tak, no bo tak absolutnie, to jest też naturalne już teraz, że idziemy w tą stronę i właśnie fajnie, że artyści podejmują się tego i te trudności, pomimo tego, że ciężko jest o tym mówić i lepiej byłoby mówić o rzeczach lekkich, ale... Tak, aczkolwiek wiesz co, uniwersalnym najbardziej tematem do śpiewania jest miłość i chyba miłość ma tyle odcieni kolorów, że wszyscy o niej śpiewają. Tylko zobacz, miłość też jest łatwa lub trudna, też jest czarne lub białe i pośrodku jest multum innych tematów. Może być miłość do ziemi, może być właśnie do matki ziemi, ekologia i te tematy, może być miłość do człowieka, może być miłość do multu, do w ogóle do rzeczy, czy jakieś przywiązanie do kogoś. Także wszystko, o czym mówisz, to jest trochę taki komentarz, którego my jako słuchacze, bo ja też jestem słuchaczem, nie tylko osobą, która pisze, jako słuchacz, często sama słucham takiej muzyki o trudniejszym, myślę, odbiorze czy warstwie lirycznej i doszukuję się tego drugiego dna w tym tekście, szukam tego. Więc na przykład jak wspomniany Kazik, którego płyty w większości zapoznał mnie mój mąż, bo mój mąż jest wiernym fanem Kazika, to w ogóle nie była moja muzyka jeszcze kilka lat temu, dopóki nie poznałam mojego męża, który mi powiedział, on tak komentuje, czyli Kazik, tak komentuje sytuację polityczną jak żaden inny artysta, nie tylko polityczną, społeczną mam na myśli. Więc to jest absolutnie niesamowite, że są jednostki wybitne, które po prostu mają na przykład taki język, a nie inny i komentują naszą rzeczywistość. Tak. To jest super, ja chętnie takich utworów, takich artystów słucham. No właśnie, Kazik jest ewenementem, zawsze to robi. A właśnie ty masz w planach, żeby podejmować się trudnych tematów? Wiesz co, jestem na początku drogi na razie. Mam w planach na pewno podejmowanie się tematów, które czuję tu i teraz. Czyli ja noszę w sobie daną emocję. Na przykład jest, załóżmy, poniedziałek i mam jakiś dzień i coś mnie tam trapi i myślę o tym cały dzień i czuję, że gdzieś tam w głowie już jest takie bzzzt i jestem jakaś taka, nazywam siebie nie do końca sobą, tak chodzę z truta. I ja muszę to wyrzucić wtedy. Najczęściej na razie są to rzeczy bardzo emocjonalne, ale dotyczące raczej moich historii, trochę takiej nostalgii, trochę miłości, przyjaźni, kontaktów międzyludzkich, komunikacji między ludźmi. Mhm. To raczej o tym na razie będę pisać, bo taką mam pierwszorzędną potrzebę. I myślę, że jak się wyrzuci te pierwsze rzeczy, które ma się w głowie i taką potrzebę, bo to dopiero mój pierwszy autorski materiał, to dopiero później będę sięgać po inne tematy, które będą mnie dotykać. Mam nadzieję, że takie też się pojawią. Aczkolwiek na razie ich nie ma. A czy jak tworzyłaś ten utwór Nie do powiedzenia, to czy było coś, czym się inspirowałaś przy tworzeniu tego utworu? To jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie. Czy się inspirowałam? Jeżeli chodzi konkretnie o tekst, to on zainspirowała mnie noc, więc tak mogę powiedzieć, siedząc w nocy, ja nie mogę spać często, nocami pracuję, jestem sobą. To było między drugą a trzecią. Bardzo jasno księżyc świecił. I ja nie mogłam zasłonić zasłonki, bo ta zasłonka mi nie sięgała do końca okna i to cały czas ten księżyc we mnie świecił. I powstał wtedy wers Noc budzi niepokój i wszystkie myśli, które gdzieś wyprowadzam na krótkiej smyczy. I tylko od tego wersu, ten wers zainspirował mnie do stworzenia później tej piosenki. No i później ten wers jeszcze pociągnął ze sobą współpracę właśnie z producentem i jeszcze jakieś szlify nad tą piosenką. A to prawda, że najtrudniej jest zacząć pisanie utworu? Mi najtrudniej jest napisać drugą zwrotkę. Okay. I więc nie mam takiego czegoś. Mi łatwo się zaczyna, na szczęście, mam nadzieję, że nie zgubię tego, ale kamień po prostu milowy dla mnie w
procesie tworzenia piosenki, to jest druga zwrotka. Nie wiem dlaczego, aczkolwiek nie miałam jeszcze tak, że druga zwrotka mi przychodzi od tak. Zawsze gdzieś tam się muszę nad nią namęczyć, że tak powiem. Pierwsza zwrotka zazwyczaj przychodzi mi od razu do głowy, zapisuję. Refren jest najczęściej takim punktem kulminacyjnym, gdzie od razu mam pomysł, jak to ma brzmieć. Ale najgorsza jest druga zwrotka i ta końcówka, czyli bridge. Jakby to jest dla mnie kontynuacja historii z pierwszej zwrotki zazwyczaj. I jak to rozwinąć, żeby to nie było za trudne, albo jak to rozwinąć, żeby to nie było zbyt zagmatwane, albo znowu za łatwe. I to jest najtrudniejsze, ten balans dla mnie pomiędzy tekstem właśnie takim dopowiedzianym w drugiej zwrotce, a nie dopowiedzianym w pierwszej, jest najtrudniejszy. No właśnie, bo ta druga zwrotka musi być trochę zwieńczeniem opowieści pierwszej. Tak, ja bardzo tego pilnuję, tak, żeby ta druga zwrotka była nie taka, że tak powiem, od czapy, kolokwialnie mówiąc, tylko żeby ta druga zwrotka wprowadziła słuchacza, na przykład ciebie, w taką jeszcze większą historię tej piosenki. I na tym mi bardzo zależy. Często piszę za trudne drugie zwrotki, takie bardzo zagmatwane, i moim recenzentem jest mój mąż biedny, który wieczorami siedzi na sofie. Ja mu to czytam, a Kuba mówi: no fajnie, fajnie, ale weź spróbuj jeszcze drugą napisać, jakąś drugą opcję, jakieś słowo zamień. I czasami jedna jego uwaga, nie zawsze oczywiście, ale jedna uwaga potrafi naprowadzić mnie na dobre tory. On jest takim moim, że tak powiem, stróżem drugich zwrotek. Chociaż w przypadku utworu niedopowiedzenia druga zwrotka mogłaby być niedopowiedzeniem jak najbardziej, więc tak, to tak, miało się tak, tyle taką... Chyba nawet jest przyjemną. Trochę. No. Chyba nawet jest, bo spotykam się z opinią, że to nie jest takie klarowne. Znaczy, no właśnie, no w ogóle twój utwór, jak sama nazwa, jest dla mnie pełen niedopowiedzeń. Wspaniale. Więc ja już czekam na to, co będzie dalej, bo zakładam, że rozwiniesz dalej tę opowieść w innych tak, utworach. Tak. I właśnie, niedopowiedzenia. Co kryje się w tych niedopowiedzeniach? Niedopowiedziane słowa. Wielowarstwowość tego tekstu, zabawa słowem. Zobacz, możemy... Ja pisząc niedopowiedzenia, od samego początku miałam takie poczucie, że muszę, że tak powiem, wyrzucić mocno bardzo, oddalić od siebie wspomnienia, które gdzieś tam mnie gryzły, mimo że byłam już w nowej, szczęśliwej rzeczywistości. Potrzebowałam takiego ciach, takiego etapu, który musi się zamknąć za mną. I niedopowiedzenia dla mnie w pierwszym znaczeniu tego słowa, ponieważ ono ma dwa lub trzy znaczenia dla mnie w tej piosence, były po prostu słowami, które ja muszę dopowiedzieć, żegnając się głęboko w środku mnie ze starą relacją. Mhm. No właśnie, ale zakończyłaś to, czyli pożegnałaś się w sposób, który dla mnie na przykład jest otwarciem jakby tego nowego, czyli 100 lat, mówię tobie 100 lat. Tak, wiesz co, to jest to 100 lat, mówię tobie 100 lat, to jest właśnie takie życzenie temu komuś, kto zawsze zostanie tajemnicą, życia w szczęściu, życia jak najlepiej, bo wierzę, że cudownie jest życzyć sobie dobrze, mimo że czasami bywa gorzej. Tak, też nawet śpiewasz. Tak, tak. I ja nie mam w sobie złych emocji, nie mam w sobie złych uczuć, bardzo mało mam negatywnych emocji w sobie życiowo. I ciężko mi było napisać coś na przykład bardzo smutnego albo złośliwego, mimo że ta historia nie do końca jest wesoła. No nie. I chciałam zrobić taki po prostu akcent zgodny z moim środkiem, z moim, że tak powiem, trochę klisze sercem, że jeżeli ja komuś życzę dobrze, no to 100 lat, życzę tobie 100 lat, wszystkiego co najlepsze. I czy kiedy już stworzyłaś ten utwór, kiedy możesz teraz go już słuchać, bo już jest dostępny, to czy masz wewnątrz siebie takie uczucie, że jakby postawiłaś kreskę na tym? Mam takie poczucie, że zrobiłam coś, na co bardzo długo czekałam i nie miałam na to słów. Bardzo, bo ta potrzeba była we mnie od 5 lat. I 5 lat nosisz w sobie dane uczucie, to bardzo, bardzo eskaluje to uczucie w tobie, ono bardzo wzrasta. I nagle się okazuje, że chciałbyś tak dużo powiedzieć, że te słowa są bardzo wprost albo za wprost, nie mają w sobie jakiejś tajemnicy, albo właśnie są za miłe, albo są za niemiłe. I nagle pewnego po prostu wieczoru wpadłam na tą frazę i ona była idealna, że te myśli, które wyprowadzam na krótkiej smyczy, czyli przysłowiowo w mojej głowie, i ja nie mogę ich, albo nie chcę ich wyjawiać, no bo po co, skoro jestem szczęśliwa gdzieś indziej już. To zrozumiałam po tej frazie, że to jest to. Że to jest ten moment, kiedy ja chcę to odciąć, i odpowiadając na twoje pytanie, czuję, że to jest kreska, ale taka trochę kropkowana, bo będę pisać dalej o tej relacji i to nie będzie jeden utwór, dlatego jest niedopowiedziany.
Mhm. I to nie jest dla ciebie trudne mówić właśnie o na pewno relacji, która była dla ciebie trudna, jak to nawet powiedziałaś, i kiedy o tym piszesz, to bardziej idzie w tą stronę tego oczyszczenia, czy właśnie w tego, że po prostu chcesz się tym podzielić, tą historią, czy bardziej się oczyszczyć z tej emocji, która gdzieś ciąży w tobie? Mhm. Taka forma autoterapii, o którą chyba ty pytasz, jak najbardziej działa we mnie, czyli oczyszczenie. Działa, czyli czuję się lepiej. I to jest fajne, bo muzyka moim zdaniem ma taką moc, której ja nawet czasem nie mam pojęcia. Jak czasami, jeżeli słucham muzyki i one we mnie jakieś tak bardzo silne emocje daje, to znaczy, że to może być jakaś forma terapii. Więc na pewno takie coś sobie zafundowałam, to tak. A po drugie, jest to pewnego rodzaju opowieść, której ja się nie wstydzę, bo uważam, że jeżeli ktoś... każdy z nas miał jakąś relację, każdy z nas za czymś tęskni. Albo jeżeli ktoś nie miał jakiejś... Każdy z nas ma jakąś relację, to nie musi być relacja miłosna na przestrzeni po prostu miłosnej, czyli partnerstwa, tylko to może być na przykład rodzinna relacja, typu matka, syn, matka, córka. I to można tak bardzo, mam wrażenie, sobie przekształcić. Chciałabym przynajmniej, życzę tego słuchaczom, żeby każdy z nich mógł sobie utożsamić się do tej historii i tak naprawdę zrozumieć, ile słów nie dopowiedział, bo myślę, że właśnie wracając do tej puenty, każdy z nas ma jakieś relacje, w których pewne zdania zostały nigdy nie wypowiedziane z różnych powodów. Mhm. Pięknie to podsumowałaś. Dzięki. Tak. I właśnie bardzo fajnie, że udało ci się połączyć ten debiut twój jako twórcy i debiut osoby, która pisze, opowiada o sobie i bardzo fajnie, że to wyszło w jednym właściwie. Jest niezmiernie mi miło, jest niezmiernie. Tak, i że te linie są kropkowane, to bardzo fajnie. No właśnie, a powiedz mi jeszcze o produkcji, bo to też jest ciekawe, że było zaangażowane kilka osób w ten twój numer. No i właśnie opowiedz o osobach. Jak sama nazwa wskazuje, proces produkcji, proces wyboisty, pełen zakrętów, pełen różnych zwrotów akcji. Aczkolwiek przy niedopowiedzeniach produkcja poszła najłatwiej ze wszystkich moich utworów, jakie chyba mam. Co to znaczy? To znaczy, że kierunek był obrany od razu. Mateusz Krautwurst, który jest producentem tego utworu, zaproponował konkretną wizję, to znaczy usłyszał tam dokładnie to, co ja. I on powiedział, ten utwór jest taki pełen niepokoju. Ja mówię, dokładnie tak jest. Ten tekst jest niespokojny. I pamiętam to jak dzisiaj, jak ja mu wysłałam filmik na Facebooku, kawałek, jak gram w domu na pianinie tego utworu demo. I Mateusz odpisał, to jest świetne. Pamiętam. I od razu było czuć, że to jest naprawdę ten numer. Bo czasami jak coś wysyłam, to oboje czujemy, albo różni producenci wysyłam, czujemy, że no może być. Albo no okej, coś tam spróbuję jeszcze pokombinować. A przy tym utworze akurat było bum. I to było czuć, taki instynkt, ja mam bardzo silny też instynkt, to powiedział mi, że Mateusz ma też do tego, tak, że będzie miał taki zmysł, który będzie pasował idealnie do klimatu tej piosenki, bo potrzebowałam, od razu powiedziałam, że chcę gitary elektryczne, bardzo mi zależało, żeby one się pojawiały w refrenie. Mateusz wymyślił całą tą partię gitarową, zatrudniliśmy gitarzystę Łukasz Chyliński zagrał na gitarze po prostu swoje tam piękne, wymyślone dźwięki. I jak usłyszałam to, a nie zawsze tak mam, Mateusz pewnie by powiedział, że lubię ponarzekać, bo faktycznie tak jest, jestem wymagająca i nie wstydzę się tego. Szukam dźwięku, dopóki on nie będzie taki, jaki ja sobie wyobrażam. Mhm. Oczywiście nie kosztem wielu poprawek, więc ten utwór nie miał praktycznie poprawek, bo ten utwór, tak jak mówię, był strzałem takim akurat. I chciałabym, żeby każda praca nad utworem wyglądała tak jak nad tym, ale nie zawsze tak jest. Tutaj produkcja poszła bardzo szybko, tak jak powiedzieliśmy, ten beat, który został podłożony od samego początku, gdzie ja wchodzę ze słowem noc, czyli pierwsza sekunda, tam się pojawia beat elektroniczny, to też była dla mnie pewna nowość, ponieważ ja kiedyś byłam zafiksowana totalnie na dźwięki akustyczne, czyli tylko żywe instrumenty, w ogóle nic takiego elektronicznego, że ja nie pasuję do tego. Jeszcze 5 lat temu, jakbyśmy się tu spotkali, to tak bym ci powiedziała. Ale z racji tego, że spotykam wielu fajnych, właśnie mądrych muzyków na swojej drodze, producentów, kompozytorów, to też popchnięto mnie trochę w tę stronę, na zasadzie spróbuj, nic nie szkodzi. Ja spróbowałam i teraz mam zamiar próbować cały czas, bo mi się tak spodobało, że chciałabym, żeby ten beat albo właśnie
no tak jak mówię, beat, loopy elektroniczne gdzieś tam, nawet delikatnie, ale żeby gdzieś tam to się przewijało. Więc proces produkcji był dla mnie czystą tutaj przyjemnością w tej piosence. Mateusz też pomógł mi dopisać bridge, czyli ten tytuł, ten moment Happy Birthday. To było bardzo ciekawe, bo ja mu powiedziałam, że ja potrzebuję tam słowa ulatuję, że coś mi ulatuje, te emocje, te myśli gdzieś tam jest właśnie ulatują gdzieś. I on mówił, no dobra, super, ale to trzeba tak połączyć, żeby dojść jakoś do ostatniej zwrotki, do refrenu. A ja mówię, no okej, to wróćmy do tego 100 lat. On mówi, to może Happy Birthday. A ja mówię, no to spróbujmy. Tak na początku niechętnie, ale spróbujmy. I jak zaśpiewałam, poszło od razu. Mówię, zostawiamy. To nie ma jakby... Puenta jest taka, że ja się kieruję wyłącznie instynktem, bo mam bardzo silny instynkt. To znaczy, jeszcze nigdy mnie nie zawiódł. Ja mam wiele niewydanych nawet piosenek, których po prostu instynktownie nie czułam. I można powiedzieć, że to, nie wiem, jest czasami mój zmarnowany czas, albo też finanse, a w ogóle o tym tak nie myślę. Ja myślę tak, że jeżeli mój instynkt mówi, to nie jest ten numer, to idziemy dalej, aż mój instynkt powie, this is it. Mhm. A czy szukasz swojego zespołu, bo czy będziesz jak bardziej szła w tą stronę, żeby współpracować z różnymi osobami? Jak bardziej w którą stronę chcesz? Wiesz co, wstrzeliłeś się idealnie, bo akurat dzisiaj zabrałam się za to rano. Szukam jak najbardziej. Ja współpracowałam już z wieloma muzykami na przestrzeni tam 5-6 lat. To były raczej takie eventowe rzeczy, a jeżeli moje koncerty, które też były, to ci muzycy byli po prostu zatrudniani na jeden, dwa występy. Bardzo marzę o tym, żeby mieć stały zespół, żeby tam się pojawiła jakaś energia, by oni poczuli przede wszystkim tą moją muzykę. Tylko wstrzymywałam się z tym aż do tego momentu, bo nie miałam więcej gotowego materiału wydanego. A w tym momencie już mam naprawdę całą płytę praktycznie poskładaną, w sensie mam wybór piosenek, z których będę składać album. I ja już mam co po prostu tym muzykom pokazać i powiedzieć, macie tutaj materiał, zapraszam do współpracy, róbmy. I marzę o tym, aczkolwiek mam takie nazwiska, albo może nie tyle chodzi o nazwiska, ale o styl grania, że ja po prostu też jestem pewnie, słyszę, kto będzie pasował do tego zespołu. I ja marzę o pewnych osobach, którym złożyłam propozycję, niektórzy już odpowiedzieli, co mnie bardzo cieszy, a niektórzy jeszcze nie, więc mam nadzieję, że może uda się uzyskać tych muzyków, których bym bardzo chciała, bo dla mnie muzycy są po prostu nieodłączną częścią występu. Ja sama nie dam rady, jak wiesz, wyjdę i co? Jak ktoś słabo zagra i nie będzie flow i dobrej energii, to ja choćbym się troiła na tej scenie i zaśpiewała perfekcyjnie, to i tak się nie uda. Chciałabym, marzę o zespole. To ty zawsze będziesz lepiej też czuła, mają ze sobą pełen band. Tak, marzę, naprawdę takim będzie. Przynajmniej na początek może 4 osoby wystarczyły, a później rozszerzać ten skład. No jesteś też na dobrej drodze, bo jakby teraz nawiązałeś współpracę z My Name Is New, czyli tak. Właściwie ze świeżynkami na rynku, tak, że tak powiem. Tak. To też właśnie fajnie, że w tą stronę poszli, bo na przykład właśnie Cukier zespół, oni też byli na zasadzie, że poszli jako z jednym singlem, ale teraz już mają podpisany kontrakt z Kajaksem. Tak? Wiesz co, ja też idę bez oczekiwań zazwyczaj, gdziekolwiek idę, cieszę się chwilą. Jestem nauczona, to też chyba mam od dziecka, że cieszę się momentem i biorę życie małymi łyżkami, a nie dużą chochlą, jak to mówi moja mama. I cieszę się z dnia na dzień tym, co jest, czyli wydałam singiel, cieszę się tym, wydam kolejny, też się będę cieszyć, a jak wydam płytę, to po prostu wyskoczę z radości, z siebie chyba. I nie wymagam jakoś super dużo od życia, po prostu robię to, co mi przynosi frajdę, bo dla mnie najważniejsze w tym wszystkim, całej tej otoczce, pisanie, wyrzucanie tych emocji, tego jakby artyzmu szeroko pojętego, jest radość i zabawa. Jeżeli ja stracę kiedykolwiek radość w robieniu tego, co robię, to znaczy, że to już jest bardzo źle. Ja bardzo pielęgnuję w sobie tą dziecięcą radość. W zasadzie idziemy śpiewać. Super, cieszę się. Nie wszystko za pieniądze, nie wszystko. Oczywiście jest to też element bardzo duży mojej pracy. Jestem muzykiem i z tego żyję. Ale bardzo pielęgnuję w sobie taką szczerą, chyba dziecięcą radość. Nie chcę tego stracić. No tak, to oczywiście bardzo to jest ważne, żeby nie rzucić się, bo tak. Można szybko się wypalić. A tak. Kiedy dojdzie się małymi krokami, to jak najbardziej. No właśnie, a jeszcze co miałem powiedzieć o tym, jak rozpoczynasz ten utwór Nie do powiedzenia, to w ogóle zaczynasz tam po prostu tak, że włosy na rękach dęba stają. Super wchodzisz jakby i dlatego tak bardzo chce się iść dalej w to, więc to jest ogromny plus, ale drugi to w ogóle świetny wynik, bo niecały tydzień, a tam już prawie 90 tysięcy wyświetleń. Tak, już chyba ponad patrzyłam pół godziny temu.
No, to mogę w ogóle, się pochwalić. W ogóle po prostu no bardzo dobry wynik, bo dziękuję. Artyści, którzy wiesz, przez kilka miesięcy nie mogą nadrobić tyle, więc powiem ci, że gdzieś tam ostatnio czytałem, nawet na główek był, że jesteś wielką nadzieją polskiego rynku muzycznego. Oh my God. Także... No słuchaj, no takie wyniki, no to bardzo, bardzo dobrze świadczą o tym, że no, bardzo ten utwór się spodobał. Ja ci powiem, że wynik mnie zaskoczył, ale to, że się spodobał, bardzo szczerze, mnie nie zaskoczyło. Bo tak jak powiedziałam, czuję ten instynktownie czułam, że to jest ten numer. Ja mam bardzo mocny głos i ja szukam momentów, gdzie mogę go pokazać, ale nie na siłę. I ten utwór dokładnie taki był, że zaśpiewałam frazę lekko, ale ten głos zabrzmiał tak, jak powiedziałeś, że jest pierwsza sekunda i jest mocno. Mhm. A mimo, że nie jest mocno, po prostu może odpowiednia wysokość, może odpowiedni dźwięk. Twoja barwa. Może moja barwa dokładnie w tym momencie, bo barwy mamy tak naprawdę, no głos mówi się, że ma jedną barwę, ale nie do końca tak jest. Dlatego, że na wielu różnych wysokościach głos będzie brzmiał troszeczkę inaczej. A na samej górze brzmi bardziej piskliwie, na samym dole brzmi bardziej ciemno. I szukam takiego momentu, jak wybieram tonację, żeby ten głos, to było właśnie to. Mhm. I ten utwór to właśnie miał. Nie wszystkie tak mają, na przykład moje kolejne utwory, mam taką świadomość, że rozkręcają się na przykład po 30 sekundzie. I pytanie, czy ten słuchacz dotrwa ze mną do tej 30 sekundy. Czy ja go przekonam tym spokojnym głosem, a po 30 robię bum. Nie? I pytanie, czy to jest to, czy znowu będzie trzeba kombinować i pisać od pierwszej sekundy bum. Mhm. Zobaczymy, aczkolwiek wynik jest fantastyczny. Chyba nawet nie marzyłam o takim wyniku, że kilka dni. I właśnie chyba to jest najfajniejsze, że im mniej żądasz od życia, tym więcej czasem w niespodzianca dostajesz. Mhm. I to jest wspaniałe, że ten wynik jest. Publikacje są takie, że po prostu jak ja przeczytałam, to płakałam ze szczęścia raz na pewno w tym tygodniu. Moja mama zadzwoniła z płaczem, ja mówię, mamo, dlaczego płaczesz? A mama mówi, z radości. Ja mówię, no to się ciesz, nie płacz. Więc faktycznie wzruszyło to moich bliskich, mnie. Szczerze jestem poruszona tym, że przekonuje ludzi. Zobacz, naprawdę, tak jak wspominałeś chociażby w projekcie My Name Is New, ile jest debiutantów kosmicznie zdolnych. Ile jest ludzi nawet z mojego otoczenia, z moich koleżanek, które są kosmicznie zdolne. I nagle jedna osoba wychodzi. I tym razem jestem to ja. No bo o tobie nie można mówić, powinna debiutantka. Tak naprawdę. Tak myślisz? Tak myślę. Że wiesz, debiut to jest początek, a ty już trochę gdzieś tam jesteś na tym rynku muzycznym. Okay. Gdzieś się zaznaczyłaś swoją osobą, że jestem, nie? No że tak. Jestem, okazało się, jestem tu i czekam, ale, o właśnie, właśnie. Ale pojawiłeś się swoim, więc myślę, że czy udział w The Voice of Poland kilka lat już temu. Pięć lat temu. Dał ci ogromną szansę tego, że ludzie na pewno na ciebie czekali. Wiesz co, czekali, nie czekali, na pewno trochę tak i trochę nie. I mogę rozwinąć, dlatego że 5 lat i przez te 5 lat nowe edycje. Kosmicznie zdolni ludzie, tak jak już wspominałam. I ja, tak zwana przyczajona, czyli wydałam jakiś tam singiel wcześniej pod tytułem Oddycha i też miał bardzo dobre przyjęcie, ale ja nie czułam tego czegoś, od razu ci powiem, że wydałam ten singiel, bo czułam, że warto zrobić jakiś krok, ale że to jeszcze nie jest moje 100%. Ja to czułam, jak wydawałam ten singiel, jak klikałam o publiku na YouTube. Teledysk też nie był taki, jak sobie wymarzyłam. Coś tam po drodze skręciło, coś tam nie poszło i po prostu jakoś tak nie mam... Mam serce do tej piosenki, ale nie uważam, żeby tamten debiut to był prawdziwy debiut. Czyli to nie jest prawdziwa ja. Dlatego Paula Roma nie była wtedy, a teraz jest Paula Roma. Mhm. Ta Paula Roma, ja chciałam bardzo zaznaczyć ten debiut i niekoniecznie odciąć się od Voice of Poland, który bardzo wspominam ciepło. Mam nadzieję, że może kiedyś jeszcze tam wrócę, choćby na widownię poglądać albo ludzi. Albo na fotel, jurora. Albo może na fotel, słuchaj, nigdy i nie wiadomo. Mogę już marzyć i chcę marzyć, kocham marzyć. Więc Voice of Poland dał mi taki czas, że pokazał mi, dziewczyno, możesz coś śpiewać. Może ktoś cię posłucha. Wracając jeszcze do tego, czy ludzie czekają, czy nie. Faktycznie jakaś część tak, aczkolwiek taka też presja była duża, przynajmniej może ja sobie ją sama wytworzyłam, nie wiem, ale wydaje mi się, że była na zasadzie 5 lat, dlaczego ty nic nie robisz, gdzie są twoje płyty, wiesz, bo to nie mówmy tylko o takich słodkich, pięknych rzeczach, były też gorsze chwile. I ja byłam na tyle silna, że sobie pomyślałam, spokojnie, przeczekam, jak będę gotowa, to wydam, nie wiem, kiedy będę gotowa. Tak było.
i po prostu poczułam, jak mieszkałam we Francji, cały rok mieszkałam we Francji z mężem, wróciliśmy do Polski 3 lata temu i tam we Francji poczułam tak ogromną tęsknotę za śpiewaniem, że ja pewnego ranka wstałam i powiedziałam: Kuba, możemy wrócić. Kuba mówi: a bardzo chcesz? Ja mówię: bardzo. No to wracam. To jest siła miłości, że on mi dał się rozwinąć i ja tak naprawdę, szczerze mówiąc, wróciłam dlatego, żeby robić to, co robię teraz. Mhm. I nie tak na siłę, po prostu z pasji. I to po prostu bez tej presji szło mi najlepiej. Im więcej presji dają ci ludzie na zasadzie: dawaj następny singiel, gdzie jest następny, tym, że to jest miłe z jednej strony, bo czekają, cudownie, ale z drugiej strony, z trzeciej strony już, to trochę sprawia takie wrażenie: faktycznie może za długo czekam i tak zaczyna być ziarno niepewności zasiane. A to jest niepotrzebne, bo uważam, że każdy ma swój czas, każdy może po prostu to poczuć. Ja poczułam to po prostu w tym roku. Mhm. Tak. I wiesz, że już nie będziesz czekała na nic. Absolutnie, nie mam już na co czekać. Idę po prostu prosto po tych wszystkich, mam nadzieję, kropeczkach. Ja wiem, liczę się z tym, że może być dużo, wiesz, problemów jakichś. Zawsze może coś nie pójść albo nie wyjść, ale tylko pozytywnie patrzę w przyszłość, tylko. I życzę tobie tego, żebyś właśnie, żeby tak się wszystko ułożyło i żebyś szybko zagrała koncert i zebrała po prostu tyle osób, ile zebrałaś pod wyświetleniami na YouTubie swoimi. Dziękuję bardzo. No i cóż mogę powiedzieć? Bardzo dziękuję, bardzo. No i wielkie brawa za to, że robisz to, co kochasz, bo to jest mega ważne. Dziękuję, dziękuję. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to koniecznie subskrybujcie. I co? Do zobaczenia na kolejnym wywiadzie.